jakby był uwięziony w tym ciele. Wszystko się chce, chce się ruszyć, chce się biegać, a się nie da zwyczajnie, nie? Jak gdzieś przejeżdżam i widzę całego siebie, nie? Całe ciało gdzieś w odbiciu, no. To jest takie sztuczne, takie jakby nie moje. Siądziemy na sercu. Pani, my byłem. Tak trzymasz za rękę. Ściskam. Żeby czuć, no. Żebyś ty ścisnął moją. O Jezu. No. Ja tęsknię za tamtym Krystianem. Nawet nie zaglądam do albumów ze zdjęciami. Nie mogę patrzeć na te zdjęcia. Ja nie mogę patrzeć na Krystiana, jaki był, bo ja już go nie mam. Za czym najbardziej tęsknisz? No za przytuleniem, za czymkolwiek, żeby objął mnie, nie? Do tego już nie mam kupę czasu. A tęskniłeś za tobą. Przez noc. Chciałam, kiedy przyjdziesz. No to jak najszybciej przyjeżdżam. Nie lubię, jak tu jesteś sam. Chciałbym przytulić się czy coś. No ja cały czas czekam. Tęsknię. Kiedyś to ruszy. Kiedyś ruszy, będziemy się tulić co dzień. No, trzeba zrobić ten czas. Jak kiedyś. No. Ciężko mi w to uwierzyć, że nasze życie się tak zmieniło. Nie rozumiem. Tak wszyscy mówią o tym Bogu i że to jakiś plan, ale tego planu nikt nie jest mi w stanie wytłumaczyć. Co miało to pokazać? Nie wiem. Nie rozumiem tego. Krystian Jabłoński od roku przebywa w jednej ze specjalistycznych klinik w Chorzowie. Mężczyzna ma zmiażdżony rdzeń kręgowy. Do wypadku doszło w parku trampolin. Podczas wykonywania salta Krystian z dużą siłą uderzył głową w matę. Jest niemal całkowicie sparaliżowany od szyi w dół. Powrót do jakiejkolwiek sprawności jest dla niego bardzo trudny. Kilka miesięcy temu lekarz usunął mu rurkę tracheostomijną, ale mięśnie jego klatki piersiowej i przepona nie pracują prawidłowo. By oczyszczać drogi oddechowe, musi korzystać ze specjalistycznego urządzenia, asystora kaszlu. Wszystko się zmieniło. Ta jedna sekunda zaważyła praktycznie na całym życiu. Wszystko się po prostu zepsuło, sypnęło się jak domek z kart. Wiem, że czujesz to, co ja. Na początku myślałem, że to szybciej pójdzie, że jestem silny i dam radę, że będę takim przypadkiem, który tam po pół roku wróci do normy, no i że będę sprawny, no ale niestety. Niestety nie jest to tak, jak się myśli, nie? Są takie momenty, że chce ci się, Krystian, płakać? Często. Ten płacz ci pomaga? Pomaga na jakiś czas. Na jakiś czas nie mogę powiedzieć, że nie, ale pomaga. Są momenty, gdzie naprawdę obudzę się rano i też już mi łzy lecą, bo mi się śnił jakiś tam sen, tak, gdzie Kajtek na przykład powiedział, czy... do żonki... czy ja umarłem. I czy już zawsze będą sami. No są takie momenty. Czekajcie chwilę.